Głupota straszna, bo więc wiesz, najpierw było Media Markt, nie dla idiotów, a teraz wiesz, jakieś reklamy dla idiotów dają, że naprawdę wiesz. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 23. Media Expert dla idiotów. Czas na informację dnia. Premier Morawiecki w specjalnym oświadczeniu zareagował na słowa prezydenta Putina dotyczące odpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej. Uroczystym koncertem zatytułowanym Msza Warszawska zakończyły się obchody 80. rocznicy zbrodni wawelskiej. Święta rodzina podziela los wszystkich rodzin świata na wygnaniu, powiedział papież Franciszek. Michał Przerwa. Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. To fragment dzisiejszego oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy ono słów prezydenta Rosji Władimira Putina, który w ostatnich dniach kilkukrotnie podważał odpowiedzialność ZSRR za wywołanie II wojny światowej, a Polsce m.in. zarzucił rzekomą zmowę z III Rzeszą. W czterostronnicowym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki napisał m.in., że dla jego pokolenia jest oczywiste, iż pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli sojusz nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, odpowiada za rozpoczęcie II wojny światowej, a prezydent Putin zakłamuje historię z powodów politycznych. Zwrócił przy tym uwagę na przykład na niedawne przedłużenie unijnych sankcji na Rosję za bezprawne zajęcie Krymu. Tak samo ocenił to wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazują, że zarówno pan prezydent Putin, jak i cały establishment polityczny Kremla jest w pewnej defensywie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Przedwczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Warszawie i przekazało mu sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Uroczystym koncertem zatytułowanym Msza Warszawska zakończyły się obchody 80. rocznicy zbrodni wawelskiej. Koncert miał upamiętnić ofiary niemieckiej zbrodni z 27 grudnia 1939 roku. Jerzy Cemrzyński, kompozytor Mszy Warszawskiej, mówi, że treść utworu wpisuje się w obchody rocznicy tragedii. Msza warszawska bardzo dobrze wpisuje się właśnie w tego typu uroczystości. Po raz pierwszy była grana 1 marca zeszłego roku w Święto Żołnierzy Wyklętych. Potem była wykonywana 1 września, no wiadomo jaka to rocznica, prawda, 1 września. No i teraz jest też ta taka smutna rocznica mordu wawelskiego. Teksty do mszy warszawskiej napisała pani Aldona Kraus, która jest mieszkanką Anina, jest warszawianką. Jest to utwór napisany dla przeciętnego słuchacza. Jest raczej klasycznym utworem, klasycznie napisanym. Koncert zakończył dwudniowe uroczystości związane z rocznicą zbrodni wawelskiej. Na razie brak postępów w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej. Nadchodzący rok będzie kluczowy dla negocjacji. Chodzi o poziom wydatków na lata 2021-2027. Dla Polski ważna będzie obrona funduszy na politykę spójności i na rolnictwo. Negocjacje są w impasie z powodu zbyt dużych różnic między krajami członkowskimi. O znalezienie porozumienia został poproszony na niedawnym szczycie nowy szef Rady Europejskiej, Charles Michel. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy musieli przedyskutować wiele trudnych i delikatnych kwestii, na przykład równowagę między tradycyjnymi politykami i nowymi politykami. Te nowe polityki to migracja i klimat. Te tradycyjne, których Polska zamierza bronić przed cięciami funduszy, to spójność. Rolnictwo. Tak mówił na niedawnym szczycie premier Mateusz Morawiecki. Podstawowe cele, czyli polityki traktatowe. Tych polityk musimy się trzymać i chcemy, żeby ten budżet był sprawiedliwy. Porozumienie w sprawie budżetu powinno być osiągnięte w przyszłym roku, by od stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać już nowy budżet i by wypłata unijnych funduszy nie była zbytnio opóźniona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież powiedział, że święta rodzina podziela los wszystkich rodzin świata na wygnaniu. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież przypomniał, że dziś w kościele obchodzona jest niedziela świętej rodziny. Powiedział, że może ona stanowić wzór dla współczesnych rodzin. Podkreślił, że Maryja, Józef i Jezus wypełniali rolę Boga i byli ze sobą bardzo blisko związani. Dodał, że dziś często przy stole młodzi ludzie zamiast rozmawiać z rodziną zajmują się swoim telefonem komórkowym.
papież nawiązał do ucieczki świętej rodziny do Egiptu. Święta rodzina jest symbolem wszystkich, którzy zmuszeni zostali do porzucenia swojej ziemi z powodu prześladowań, przemocy i wojny. Po modlitwie Anioł Pański papież zwrócił się z prośbą o modlitwy za ofiary wczorajszego zamachu bombowego w Mogadiszu, w którym zginęło 70 osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W nocy jutro pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. W nocy na południu i wschodzie przelotny śnieg. Od zachodu w głąb kraju przesuwać będzie się strefa opadów deszczu, lokalnie marznących i powodujących gołoleć. Nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 11 stopni na Podhalu do plus 1 stopnia nad morzem. Jutro od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest niedziela, 29 grudnia, 5 minut po godzinie 23, czas na drugie wieczorne podsumowanie dnia. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, oświadczył premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na kontrowersyjną wypowiedź prezydenta Rosji. Politycy i eksperci popierają reakcję premiera. Polska stoi konsekwentnie na gruncie prawdy historycznej i też pokazuje cały kontekst, bo doświadczenie, jak wiemy, jest szerokie i różnorako historycznie nieargumentowane. No, czysta prawda, można powiedzieć, i zdecydowane odrzucenie tez rosyjskich. 15 tysięcy osób z 60 krajów uczestniczy we Wrocławiu w europejskim spotkaniu młodych. I mimo, że jesteśmy z różnych grup chrześcijańskich, to jednak w Jezusie stanowimy jedność. Za chwilę więcej informacji. Maria Furdyna, zapraszam na wieczorne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Polskie Radio 24. Północ. Południe. Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Oświadczenie szefa polskiego rządu ma związek z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Rosji dotyczącymi genezy wybuchu II wojny światowej. Mateusz Morawiecki zauważył, że w ostatnich tygodniach Rosja poniosła kilka istotnych porażek. Wskazał, że niepowodzeniem zakończyła się próba całkowitego podporządkowania sobie Białorusi. Unia Europejska po raz kolejny przedłużyła sankcje nałożone za bezprawną aneksję Krymu. Rozmowy w tzw. formacie normandzkim nie tylko nie przyniosły zniesienia tych sankcji, lecz w tym samym czasie doszło do kolejnych obostrzeń, tym razem amerykańskich, które znacznie utrudniają realizację projektu Nord Stream 2, napisał premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rosyjscy sportowcy zostali właśnie zawieszeni na 4 lata za stosowanie dopingu. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami. W imię pamięci o ofiarach i w imię do wspólnej przyszłości musimy dbać o prawdę, podkreślił szef polskiego rządu. W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin powiedział, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Oskarżył także Polskę o współpracę z Niemcami przed wybuchem II wojny światowej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że na kłamstwa wygłaszane na temat Polski należy reagować zdecydowanie. Michał Dworczyk podkreślił, że nie ma zgody władz naszego kraju na zamianę katów z ofiarami. Na to, żeby zacierać rolę rzeczywistych sprawców wybuchu II wojny światowej, czyli Stalina i Hitlera, i ofiar, między innymi Polaków. W związku z tym tego rodzaju oświadczenie jest naturalną i jedyną możliwą reakcją. Władimir Putin już wielokrotnie kłamliwie oskarżał Polskę o różne działania, które nie miały miejsca. Dzieje się to zwykle w sytuacjach takich, kiedy Rosja ma wewnętrzne problemy, czy tam Władimir Putin ma wewnętrzne problemy. Dzisiejsze oświadczenie premiera Morawieckiego i wcześniejszą wypowiedź prezydenta Putina komentowali na naszej antenie eksperci i politycy. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski ocenił w audycji Świat 24, że słowa prezydenta Putina wymagały stanowczej odpowiedzi ze strony Warszawy. No, czysta prawda, można powiedzieć, i zdecydowane odrzucenie tez rosyjskich.
dobrze, że tak się stało, że to jest powiedziane w taki sposób bardzo kompletny. Natomiast nie miejmy złudzeń, to co się wydarzyło, słowa prezydenta Putina, to jest zaplanowane działanie, a nie wypadek. A o co chodzi w tym działaniu, panie pośle? No to jest część wojny informacyjnej, która zmierza do oczerniania i osłabiania Polski. Być może przygotowuje jakieś dalsze działania w ramach wojny informacyjnej przeciwko generalnie Zachodowi, bo przecież uderzano również w Czechy, Francję i Wielką Brytanię tymi kłamstwami dotyczącymi II wojny światowej, ale to generalnie biorąc zwiastuje no, stan napięcia między Polską a Rosją i szerzej między Rosją i światem zachodnim. Profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ocenił oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego jako adekwatne do sytuacji. Jak podkreślił na słowa Władimira Putina, najważniejszej osoby w państwie rosyjskim, odpowiedział szef polskiego rządu po konsultacji z najważniejszą osobą w państwie polskim, prezydentem Andrzejem Dudą. Polska stoi konsekwentnie na gruncie prawdy historycznej i też pokazuje cały kontekst, bo to oświadczenie, jak wiemy, jest szerokie i różnorako historycznie nieargumentowane. Natomiast no, pytanie jest, jak świat zachodni zareaguje. Widzimy, że nawet w prasie niemieckiej padły słowa oburzenia, no bo pewnie Putin, wiadomo, przekracza wszelkie możliwe granice. Czy mu się uda wyjść jakiś klin, bo wiemy, że zbliża się rocznica wyzwolenia Auschwitz i prawdopodobnie to wszystko będzie się skupiać w tym punkcie centralnym. Doktor Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa, powiedział, że prowokacja prezydenta Rosji stanowi wyzwanie dla Polski i jej zdolności wpływania na opinię międzynarodową. Wydaje się, że narzędzia są znane. Znane są też również te pewne kierunki narracji, które próbuje Rosja wprowadzać. No i teraz tak naprawdę musimy testować, czy nasz system, który uczy się w kontekście flanki wschodniej różnych działań rosyjskich, jest na tyle odporny i na tyle jest w stanie nawet ofensywnie zadziałać, że takie zaczepki, takie bym powiedział mocne uderzenia rosyjskie jesteśmy w stanie nawet nie tyle odpierać, co jesteśmy w stanie również narracyjnie nawet nie tyle wyrównywać, co być może zwiększyć nawet presję narracyjną na samą Rosję. Profesor Henryk Domański uważa, że głównym adresatem działań polskich władz w reakcji na wypowiedzi prezydenta Rosji powinna być zagranica. Socjolog powiedział w Polskim Radiu 24, że na razie odzew z zagranicy jest zadowalający. Reakcja zagranicy, przynajmniej to co do nas dociera, jest taka bym powiedział właściwa. To znaczy wszyscy zdają sobie sprawę i pewnie zastanawiają się po co Putin to robi, bo w końcu on nie robi tego, nie wymyślił sobie tego nagle i nie doznał jakiegoś olśnienia albo nie chciał zrobić Polsce na złość wyłącznie, tylko miał na celu jakieś polityczne, konkretne działania. Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego powiedział, że dzięki członkostwu w NATO Polska nie musi się obawiać rosyjskich prowokacji. Dodał, że ostatnie wypowiedzi prezydenta Putina skierowane są głównie do Rosjan. Niektórzy mówią, że to jest bardziej podyktowane czy skierowane do Zachodu, żeby postraszyć, prawda, i taki zimnowojenny, paraliżujący powiew mrozu wpuścić tam. Natomiast wydaje mi się, że chyba jednak bardziej jest to skierowane na użytek wewnętrzny rosyjski. To znaczy Putin chce skonsolidować poparcie dla siebie, które jest najniższe od 12 bodajże chyba lat i chce jak gdyby pokazać, prawda, że Rosja jest tutaj silna i w tym momencie naprostowuje fałsz historyczny, który wiązał II wojnę światową z paktem Ribbentrop-Mołotow. Stąd jest, prawda, to odwołanie się do pracy ambasadora Lipskiego, czy też Beka i tej umowy, chociażby zajęcia Zaolzia przez Polskę. Słowa Władimira Putina na temat Polski komentowali także na naszej antenie goście audycji 7x24. Maciej Gdula z partii Wiosna uważa, że słowa prezydenta Rosji są odpowiedzią na wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego. W dokumencie napisano, że przyczyną wybuchu wojny był pakt Ribbentrop-Mołotow. Maciej Gdula uznał, że ta rezolucja była niefortunna.
W niej w bardzo łatwy sposób robi się szybkie połączenie między paktem Ribbentrop-Mołotow, potem mówi się o dwóch totalitaryzmach, a potem mówi się o obecnej agresji na Ukrainie. To jest instrumentalizowanie historii. To jest moim zdaniem zły kierunek. Ta eskalacja w polityce pamięci jest po obu stronach. Minister w kancelarii premiera Michał Woś uważa, że wypowiedź prezydenta Putina powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją wszystkich sił politycznych w Polsce. Podejrzewam, że niewielu z nas tutaj siedzących byłoby w stanie wymienić nazwisko ambasadora, nie wiem, sowieckiego w Berlinie w 1939. Więc to była wypowiedź świadoma, przygotowana i ona czemuś służy. Naszą rolą powinno być to, żebyśmy ponad podziałami politycznymi rzeczywiście, żeby wszystkie siły potępiły taką narrację historyczną, a nie szukały jakiegoś zrozumienia, że a być może Putin jest skrzywdzony jakąś rezolucją Parlamentu Europejskiego, tylko żebyśmy wyciągali wnioski. Zdaniem Agnieszki Ścigaj z Koalicji Polskiej wypowiedź Władimira Putina była prowokacją, która miała skłócić Polaków. Widzi to pan prezydent Putin, wrzucić jak na stół ping-pongowy piłeczkę Polakom i Polacy po prostu świetnie między sobą ciupią tą piłeczką, waląc się nią po głowach. Powinniśmy reagować, bo za chwilę te słowa padną ze strony Izraela. Oczekuję, że właśnie dyplomatycznie w jakiś sposób zostanie przeprowadzona dyskusja na poziomie międzynarodowym. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że w reakcji na słowa prezydenta Rosji Polska powinna podkreślać swoje zaangażowanie w pokonanie III Rzeszy podczas II wojny światowej. Sądzę, że on to zrobił z kilku powodów. Pierwszym na pewno jest to, że ma problem z dokończeniem Nord Stream 2. Była reakcja strony polskiej. Czy my możemy coś tutaj poradzić? Sądzę, że niewiele, poza naszą taką jednak stanowczą reakcją, żeby przypomnieć, że Polska poniosła olbrzymią ofiarę w czasie II wojny światowej. Przypomnijmy, że przedwczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych pilnie wezwało ambasadora Rosji w Polsce i przekazało mu sprzeciw naszego rządu wobec insynuacji historycznych rosyjskiego prezydenta. Tymczasem część rosyjskich mediów odnotowała oświadczenie szefa polskiego rządu w sprawie wypowiedzi prezydenta Władimira Putina. Podobne do polskiego premiera stanowisko zajmują historycy ze Stowarzyszenia Memoriał. W swoich publikacjach naukowych podnoszą oni, że sowiecka i współczesna rosyjska wersja wydarzeń historycznych opiera się na kłamstwach i nadinterpretacjach. Agencja RIA Nowości podała, że Mateusz Morawiecki obarczył Związek Radziecki odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej w równym stopniu co faszystowskie Niemcy. Sojusz Hitlera i Stalina został błyskawicznie wcielony w życie. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy uderzyły na Polskę z zachodu, południa i północy, a 17 września Związek Radziecki zrobił to samo, atakując ze wschodu. Cytuję oświadczenie Mateusza Morawieckiego, agencja RIA Nowości. Dalej rosyjska agencja publikuje kolejny fragment wypowiedzi szefa polskiego rządu, w którym czytamy: śmiertelne żniwo nazizmu, faszyzmu i komunizmu jest oczywistością dla ludzi naszego pokolenia. RIA Nowości zamieszcza też krótkie wyjaśnienie, które jest zgodne ze stanowiskiem władz Związku Radzieckiego i współczesnej Rosji, którym podkreśla, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie odbiegał od podobnych dokumentów podpisywanych z hitlerowskimi Niemcami do wybuchu II wojny światowej. Historycy Stowarzyszenia Memoriał badający stalinowskie zbrodnie nazywają tego typu wyjaśnienia. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prorosyjscy separatyści z Donbasu w ramach wymiany więźniów z Ukrainą uwolnili 76 osób. Wśród nich kilkunastu to ukraińscy wojskowi. Pełną listę uwolnionych Ukraińców opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. 12 osób to ukraińscy żołnierze, 64 to osoby cywilne, m.in. więzieni przez separatystów, dziennikarze i działacze społeczni. Zakończenie wymiany więźniów potwierdziło też Biuro Prezydenta Ukrainy. Uwolnieni mają przylecieć na kijowskie lotnisko Boryspol. Z terytorium kontrolowanego przez Ukrainę przekazano bojówkarzom 127 osób. Wśród nich znajdują się m.in. separatyści skazani za walki z ukraińską armią, ale też winni zamachów terrorystycznych i pięciu byłych milicjantów z oddziałów Berkut, którzy oskarżeni byli o strzelanie do demonstrantów podczas rewolucji na Majdanie. 14 osób odmówiło udziału w wymianie i wyjazdu do tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Zwolennicy białoruskiej opozycji po raz piąty w tym miesiącu protestowali przeciwko integracji z Rosją. W Mińsku najpierw odbyła się demonstracja, a następnie ludzie, trzymając się za ręce, utworzyli żywy łańcuch zwolenników niezależności kraju. Demonstranci zebrali się na placu październikowym w centrum Mińska, następnie skandując hasło: żyje Białoruś! Niech
Żyje Białoruś przeszli na Plac Niezależności, gdzie odbył się krótki wiec. Opozycyjny lider Wiaczesław Siłczyk, zwracając się do zebranych, zwrócił uwagę, że Białorusini nie wiedzą, co zawierają dokumenty dotyczące pogłębionej integracji, które omawiali przedstawiciele białoruskich i rosyjskich władz. My wyszliśmy na wiec po raz kolejny tylko po to, aby wypowiedzieć się przeciwko handlowaniu naszą ojczyzną i naruszaniu konstytucji i aby nie było żadnych sojuszy z imperialną Rosją. Demonstranci domagali się również wypuszczenia na wolność opozycjonistów skazanych na kary aresztu za udział w poprzednich akcjach protestu. Na zakończenie demonstranci, trzymając historyczne biało-czerwono-białe flagi, utworzyli w centrum stolicy milczący żywy łańcuch obrońców niezależności Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rodzina jest cennym skarbem, trzeba zawsze ją wspierać i chronić, powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę Świętej Rodziny w Watykanie. Franciszek modlił się za wszystkie rodziny świata, zwłaszcza dotknięte cierpieniem i trudnościami. Następnie odmówił modlitwę za ofiary wczorajszego zamachu w Somalii. Papież przypomniał, że dziś w kościele obchodzona jest Niedziela Świętej Rodziny. Powiedział, że może ona stanowić wzór dla współczesnych rodzin. Podkreślił, że Maryja, Józef i Jezus wypełniali rolę Boga i byli ze sobą bardzo blisko związani. Dodał, że dziś często przy stole młodzi ludzie zamiast rozmawiać z rodziną zajmują się swoim telefonem komórkowym. Papież nawiązał do ucieczki świętej rodziny do Egiptu. Święta rodzina jest symbolem wszystkich, którzy zmuszeni zostali do porzucenia swojej ziemi z powodu prześladowań, przemocy i wojny. Po modlitwie Anioł Pański papież zwrócił się z prośbą o modlitwy za ofiary wczorajszego zamachu bombowego w Mogadiszu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We wczorajszej eksplozji samochodu pułapki w stolicy Somalii Mogadiszu zginęło co najmniej 90 osób. Był to najbardziej krwawy zamach w Somalii w ostatnich 2 latach. Do tej pory nikt nie przyznał się do dokonania ataku. Na razie brak postępów w sprawie nowego budżetu Unii Europejskiej. Nadchodzący rok będzie kluczowy dla negocjacji. Chodzi o poziom wydatków na lata 2021-2027. Dla Polski ważna będzie obrona funduszy na politykę spójności i na rolnictwo. Negocjacje są w impasie z powodu zbyt dużych różnic między krajami członkowskimi. O znalezienie porozumienia został poproszony na niedawnym szczycie nowy szef Rady Europejskiej, Charles Michel. W najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy musieli przedyskutować wiele trudnych i delikatnych kwestii, na przykład równowagę między tradycyjnymi politykami i nowymi politykami. Te nowe polityki to migracja i klimat. Te tradycyjne, których Polska zamierza bronić przed cięciami funduszy, to spójność i rolnictwo. Tak mówił na niedawnym szczycie premier Mateusz Morawiecki. Podstawowe cele, czyli polityki traktatowe. Tych polityk musimy się trzymać i chcemy, żeby ten budżet był sprawiedliwy. Porozumienie w sprawie budżetu powinno być osiągnięte w przyszłym roku, by od stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać już nowy budżet i by wypłata unijnych funduszy nie była zbytnio opóźniona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzja o wysłaniu do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy była jednym z najważniejszych wydarzeń kończącego się roku. Dokumenty w tej sprawie podpisali 12 czerwca w Białym Domu prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowę o współpracy wojskowej przywódcy obu krajów podpisali w trakcie drugiego w ciągu kilku miesięcy spotkania w Białym Domu. Dokument przewiduje, że w Polsce powstanie nowoczesna infrastruktura na potrzeby amerykańskich żołnierzy. Za wszystko zapłaci Polska. Polska zapewni zakwaterowanie i infrastrukturę dla około 1000 amerykańskich żołnierzy. Polski rząd stworzy te projekty. Nie zapłacą za nie Stany Zjednoczone, lecz Polska. Mówił w Białym Domu Donald Trump. Porozumienie przewiduje też nowe amerykańskie dowództwo na poziomie dywizji w Polsce. Współpracę mają także zacieśnić jednostki specjalne obu krajów. Kilka dni później prezydent Andrzej Duda mówił mi, że nowe oddziały USA wpisują się w strategię całego NATO dla Europy Środkowo-Wschodniej. Robiliśmy to w pełnej koordynacji i współpracy z kwaterą główną Sojuszu Północnoatlantyckiego i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście takie bardzo wspólnotowe działanie. Nad szczegółami umowy pracują wojskowi eksperci z obu krajów. Wiadomo już, że część żołnierzy USA będzie stacjonowała w Poznaniu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Obecnie nad Wisłą jest około 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy.
Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 15 tysięcy osób z 60 krajów uczestniczy we Wrocławiu w 42. Europejskim Spotkaniu Młodych, organizowanym przez wspólnotę braci z Teze. Młodzież modli się, bierze udział w spotkaniach tematycznych i zwiedza miasto. Temat przewodni tegorocznego spotkania to zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni. Najważniejsze dla uczestników spotkania jest poczucie wspólnoty. Jest to miejsce spotkania, miejsce relacji, miejsce poznania ludzi ciekawych. I mimo, że jesteśmy z różnych grup chrześcijańskich, to jednak w Jezusie stanowimy jedność. Here we can meet many new people. Poznajemy tutaj nowych ludzi, nowe kultury. To ważne i potrzebne doświadczenie. Have this experience. Z uczestnikami spotkał się dziś m.in. arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Teze to jest jedno z ważniejszych miejsc dzisiaj na mapie Kościoła, bo tam jest czysta Ewangelia, czyli skupienie na Słowie Bożym i na Eucharystii, w akceptacji wzajemnej wszystkich, w milczeniu na modlitwie, w słuchaniu siebie nawzajem. To, co istotne w Kościele, w Ewangelii, jest w Teze. Europejskie spotkanie młodych potrwa do 1 stycznia. Z Wrocławia Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polskie linie lotnicze LOT zapowiadają nowe połączenie do Stanów Zjednoczonych. Prezes linii Rafał Milczarski powiedział, że w czerwcu zostanie uruchomiona nowa trasa z Warszawy do jednego z miast w Stanach Zjednoczonych. Oficjalne ogłoszenie połączenia nastąpi jutro po południu. Otworzymy jeszcze w czerwcu 2020 jeszcze jedno połączenie long-haulowe do Stanów Zjednoczonych. Z Krakowa do JFK otwieramy również nowy rejs od maja 2020 roku. Z Krakowa do Chicago zwiększamy częstotliwości do 5 tygodniowo od sezonu letniego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że LOT może uruchomić połączenie do Bostonu lub Waszyngtonu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziesiątki zabitych i setki pijanych kierowców. Policja podsumowała ostatnie 5 dni na polskich drogach. Od Wigilii do wczoraj odnotowano 285 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a 347 odniosło rany. Ogromnym problemem są nadal nietrzeźwi kierowcy, mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Wciąż wielu kierowców decyduje się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że spożywali wcześniej alkohol. W tym czasie było to prawie 800 takich osób. Tylko za minioną dobę było takich kierowców 141. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie zakończyła się o 22:00. Około 5 tysięcy funkcjonariuszy drogówki kontrolowało prędkość, trzeźwość kierowców i bezpieczeństwo przewożenia dzieci. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Kolejne ofiary mrozu minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu zmarły 2 osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To 12 i 13 ofiara śmiertelna mrozu od początku listopada. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że nawet temperatura w okolicach zera może być niebezpieczna. Niestety dwie kolejne osoby zmarły wczoraj z powodu wychłodzenia organizmu. Przy takich temperaturach, jakie mamy teraz, to już jest niebezpieczne. Pamiętajmy o tym, że zagrożenie mogą stanowić nawet temperatury takie w okolicach zera. To nie musi być minus 20. Bądźmy uważni, zwracajmy uwagę na osoby wokół nas, zaapelowała Anna Adamkiewicz. Jeżeli widzimy jakąś osobę, która może potrzebować pomocy, no na przykład widzimy osobę nieprzytomną na ulicy, albo jeżeli wiemy jakiejś osobie, która jest starsza, chora, może potrzebować pomocy, to dzwonimy pod numer alarmowy 112. Służby na pewno pomogą, nie zostawią takiego telefonu bez odzewu. To nic nie kosztuje, ten numer alarmowy jest bezpłatny, a możemy komuś bardzo pomóc, no nawet uratować czyjeś życie. To będzie mroźna noc. Na Podhalu temperatura spadnie do minus 13 stopni. W Małopolsce i na Podkarpaciu będzie minus 8, w centrum minus 2 stopnie. Na plusie tylko nad morzem, tam termometry pokażą 2 stopnie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dawid Kubacki zajął 3. miejsce w inauguracyjnym konkursie 68. turnieju czterech skoczni w skokach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Na najwyższym stopniu podium stanął Japończyk Kriyoyu Kobayashi, a drugi był Niemiec Karl Geiger. Z dobrego występu Kubackiego zadowolony jest były reprezentant Polski Krzysztof Biegun.
w Engelbergu zaliczył wpadkę, widać, że go to chyba trochę zdenerwowało, bo tutaj się odegrał, bo dwa bardzo dobre równe skoki, nawet druga seria wygrał, także należy mu się to podium jak najbardziej. Punkty zdobyli także 5. Piotr Żyła, 19. Kamil Stoch, 28. Maciej Kot i 30. Stefan Hula. Za nieprzepisowy kombinezon został zdyskwalifikowany Jakub Wolny. Krzysztof Biegun chwali za dzisiejszy konkurs Piotra Żyłę. Jest w bardzo dobrym nastroju, wszystko mu leży, odpowiada i zajmuje te czołowe lokaty. Bardzo dobra piąta pozycja. Wcześniej się kręcił gdzieś cały czas koło dziesiątki i pomału z dobrym nastawieniem, że jeśli dobre nastawienie będzie dalej, to będzie spokojnie mógł awansować wyżej. Były skoczek dodaje, że Kobayashi, który jest również liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jest na najlepszej drodze, by zwyciężyć w całym cyklu turnieju czterech skoczni. Myślę, że po dzisiejszym dniu jest głównym faworytem do tego, żeby to zrobić i jeśli mu nic nie przeszkodzi, nie stanie na drodze, czy pogoda, czy cokolwiek, to może to zgarnąć. Następny konkurs 1 stycznia w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24, jest 23:30. Michał Przerwa, zapraszam na informację dnia. Prezydent Rosji wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie, napisał w specjalnym oświadczeniu premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na kontrowersyjne wypowiedzi Władimira Putina. Zarzucił on Polsce m.in. zmowę z hitlerowskimi Niemcami i zanegował odpowiedzialność Związku Radzieckiego za wybuch II wojny światowej. Mateusz Morawiecki zauważył, że w ostatnich tygodniach Rosja poniosła kilka istotnych porażek. Wskazał, że niepowodzeniem zakończyła się próba całkowitego podporządkowania sobie Białorusi. Unia Europejska po raz kolejny przedłużyła sankcje nałożone na bezprawną aneksję Krymu, a rosyjscy sportowcy zostali właśnie zawieszeni na 4 lata za stosowanie dopingu. Słowa prezydenta Putina o Polsce traktuje jako próbę ukrycia tych problemów, oświadczył polski premier. Organizacje pozarządowe przypominają o możliwości oddania 1% podatku w nowym roku. Wykaz fundacji i stowarzyszeń opublikowało na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Z ubiegłorocznych zeznań wynika, że podatnicy chętnie korzystają z możliwości wsparcia którejś z organizacji, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Organizacje, które zajmują się szeroko rozumianą działalnością charytatywną, które pomagają nie tylko dzieciom, ale osobom starszym, dorosłym, które niosą pomoc osobom z niepełnosprawnością, ale też podatnicy bardzo chętnie wspierali organizacje, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży, wspierają jakieś kluby sportowe, czy też pomagali organizacjom, które z kolei pomagają zwierzętom. Za ubiegły rok swój 1% oddało 14,5 miliona polskich podatników. W sumie ofiarowali niemal 875 milionów złotych. Za pół godziny ma rozpocząć się 3-dniowy strajk personelu pokładowego należących do Lufthansa, tanich linii lotniczych Germanwings. Akcję protestacyjną zorganizował Związek Zawodowy UFO. Niemieckie lotniska informują pasażerów o strajku i możliwości wystąpienia utrudnień. Odwołano 170 lotów Germanwings i Eurowings. Najgorsza sytuacja będzie na lotniskach w Kolonii, w Berlinie Tegel, Hamburgu i Monachium. Związkowcy domagają się podwyżki płac oraz możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Pracodawca, czyli Lufthansa, odrzuca żądania, a ponadto nie uznaje związku UFO za partnera do rozmów. Szef Związku Zawodowego UFO, Nikolaj Baublis, powiedział, że w przypadku odmowy spełnienia postulatów strajk zostanie rozszerzony. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, wtedy będziemy musieli rozpocząć strajk także w innych liniach lotniczych. Strajk będzie potężniejszy i dłuższy. Ostrzegł Baublis. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W czasie ostatniego strajku w listopadzie odwołano około 1500 lotów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polsce wiele osób marzyłoby o śniegu na święta i Sylwestra, ale w Libanie śnieg oznacza kłopoty i cierpienie. Dla tysięcy syryjskich uchodźców w tym kraju rozpoczyna się właśnie najgorszy czas w roku. Zima oznacza także choroby, a dla niektórych nawet śmierć. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej rozpoczęło kolejną zbiórkę pieniędzy dla potrzebujących. O szczegółach Wojciech Cegielski. Jeszcze niedawno 30 stopni w cieniu. Dzisiaj przejmujący chłód, deszcz, a wkrótce prawdopodobnie także śnieg.
W rejonie Arsal na północy Libanu warunki do życia w obozach namiotowych są dla 50 tysięcy syryjskich uchodźców ekstremalne. Arsal położony jest około 1500 metrów nad poziomem morza. Mamy grudzień, pod koniec miesiąca spodziewamy się pierwszych śniegów i nie jest tu rzadkością. Naprawdę gruba warstwa tego śniegu przykrywająca namioty i zalegająca między namiotami. I temperatury utrzymujące się poniżej zera nawet przez 3 miesiące. Mówi Maciej Grześkowiak z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wielu Syryjczyków ma w namiotach ledwie kilka garnków i kocy. Mało kto ma pracę. Proszę Boga, żeby pomógł mi znaleźć sposób na zdobycie pieniędzy. Czasem mój wnuk prosi mnie o $1, bo chciałby zjeść czekoladę. Nie jestem w stanie mu tego dać. A on pyta, dlaczego inne dzieci mają ojców, którzy mogą im coś kupić, a on nie ma. To Amun, starsza Syryjka, dla której namiot w Arsal od kilku lat jest domem. Zima to dla syryjskich uchodźców najgorszy czas w roku. Dla wielu z nich kolejny taki czas. Zuri al-Zahuri z miejscowych libańskich władz w Arsal twierdzi, że pustynne mrozy potrafią nawet zabić. Zdarzyło się nawet, że z powodu zimna zmarło dwumiesięczne niemowlę. Było tak zimno, że jego matka nie była w stanie go karmić. Syryjczycy nie mogą przenieść się w inne, cieplejsze rejony Libanu, bo groziłoby to aresztowaniem przez wojsko. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od kilku lat pomaga w Arsalu. W ostatnich tygodniach przed zimą polscy i miejscowi pracownicy organizacji odwiedzili 7 tysięcy syryjskich rodzin. 2000 rodzin już udało nam się pomóc. Uruchomiliśmy zbiórkę zimową, żeby pomóc kolejnym rodzinom, które czekają na tę pomoc. Za te pieniądze kupimy m.in. olej opałowy i odpowiemy na inne potrzeby, które jako fundacja możemy na bieżąco weryfikować, bo jesteśmy na miejscu. Mówi rzeczniczka PCPM Aleksandra Rutkowska. Organizacja rozdała Syryjczykom specjalne zestawy do ogrzewania namiotów i wzmocniła żwirem drogi w obozowiskach, by zapobiec lokalnym podtopieniom. Dla wielu uchodźców liczy się każda, nawet najdrobniejsza pomoc. Nasi sąsiedzi z obozu wrócili niedawno do Syrii. Zostawili nam ten dywan. Tylko dzięki niemu nie chodzimy po gołej ziemi. Mówi Kadra, ale Syryjczycy najbardziej cieszyliby się, gdyby mogli wrócić do kraju i spędzić zimę w swoich domach. Większości domów już jednak nie ma, a wojna wciąż się nie skończyła. A szczegóły zbiórki można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej www.pcpm.org.pl.